Witam Was serdecznie. O ile byłem wstrząśnięty przy poprzednim odcinku, to swoich emocji teraz nie potrafię ubrać słowa. Otóż coraz więcej informacji do nas dochodzi, no, do tego, co się dzieje na Euroweeku. Na dobrą sprawę nie wiadomo, co to jest. Oficjalna wersja, że jest to poznawanie obcych kultur, że jest to nauka języka angielskiego, ale może jednak zaczniemy od wyznania jednej z uczestniczek. Zapewne część z Was ten film kojarzy. Otóż dziewczyna chciała bronić wolontariuszy tutaj tego sławetnego wchodzenia przez okno, ponieważ okazuje się, że dziewczyny, oczywiście ja uważam, że to są dzieci, że one były zmanipulowane. Zostawiały, przynajmniej jest jeden taki przypadek, a przynajmniej zachęta do dorosłego człowieka, że było zostawione okno na noc, żeby wolontariusz przyszedł, no i powiedzmy tam ostatnią noc jakoś spędzili bez podtekstów seksualnych oczywiście, ale jednak, żeby dorosły człowiek, pracownik, wolontariusz, nie wolontariusz, traktujemy go jako pracownika, spędzał ten czas z dziećmi. Prosili dziewczyny o numery kontaktowe, ewentualnie dziewczyny same z siebie te numery dawały, a wolontariusze zamiast im powiedzieć, że nie powinny dorosłym osobom dawać swoich numerów telefonów, ewentualnie można by było jakoś tak, wiecie, niby to zbyć, prawda, bierzesz, wyrzucasz, to jest dziecko, tak, mamy swoje zasady. Ale no widzimy, że panowie jednak nie muszą się dostosowywać do kultur, w których tutaj przyjechali, tylko są właśnie piewcami swojej kultury. I okazuje się, że panowie, jeden pan, dziewczynkom, no wysyła, jak się bawi swoimi genitaliami, no wysyła zdjęcia genitaliów. No ja rozumiem, że lewica powie, że to taki jest no dowód przyjaźni, że tak tutaj fajnie się bawili, ale jednak tutaj w naszej kulturze wysyłanie przez dorosłego genitaliów, zdjęć genitaliów i filmików, jak one tam pracują, to nie jest... Co to jest kryminał? Co my tutaj będziemy ubierali to w gładkie słówka? Ci ludzie podobno są zweryfikowani i pytanie teraz, czy oni mają jakieś w ogóle certyfikaty do pracy z dziećmi? Bo widzimy, Unia Europejska, ona każe mierzyć długość, czy tam kąt nachylenia banana. Teraz RODO wchodzi, co chwilę jesteśmy tutaj zarzucani coraz to nowszymi restrykcjami, a teraz może się okazać, że na certyfikowanym szkoleniu Euroweek dorośli mężczyźni, którzy mieli się opiekować tymi dziećmi, nie mają certyfikatów, że mogą z dziećmi de facto przebywać. Teoretycznie to wszystko będą wyjaśniały służby, chociaż po ostatnim oświadczeniu pana zwierzeniu pana Brudzińskiego, że no jest naiwny, jeżeli chodzi o sprawy TVN-owskie, to tutaj również może być naiwny. Tego się obawiam. Dzisiaj też podobno, na pewno, tylko nie wiem, kto to jest, wybrano nowego rzecznika praw dziecka, no i chyba myślę, że będzie spuszczony na głęboką wodę. Spuszczony, powiedziałem. Na głęboką wodę będzie rzucony i mam nadzieję, że tej sprawie podoła, ponieważ ilość zdjęć, niepokojących zdjęć jest przytłaczająca. Są zdjęcia, gdzie i filmiki, gdzie wolontariusze siedzieli w pokojach dzieci z dziewczynkami. Jest jedno zdjęcie, gdzie pan sobie leży uwieszony na dziecku, wymowny palec środkowy do kamery. Jest też filmik, gdzie, ja rozumiem, że to były żarty, ale mimo wszystko osoba znalazła się w pokoju dziewczynek, siedzi sobie na ubikacji, dziewczyna otwiera drzwi, pan z opuszczonymi spodniami niby ją goni, one tam się kładą pod pierzynę i on tam ze spuszczonymi spodniami, w sensie z rozpiętymi, tak? Ale myślę, że tutaj jednak czy spuszczone, jak nisko, czy jest tylko rozporek i guzik z góry rozpięty, to jest jednak tutaj podchodzi pod to samo. No i tak sobie hasa u nich po pokoju. Nie, ja rozumiem, są żarty, że śmiechom nie było końca, ale jednak to są dorośli. Dorosły, który łazi z rozpiętymi portkami u dziewczynek w pokoju. Bo ja oczywiście tutaj zakładam, że to nie są jakieś fejki, że to nie jest tak, jak jest oficjalna wersja obrony Euroweek, że to są jakieś zdjęcia, które były manipulowane. Tam te same twarze się przewijają. Więc myślę, że no tutaj to może być próba odwrócenia kota ogonem, że to konkurencja robi, a z drugiej strony warto poznać nazwę tej drugiej firmy konkurencyjnej, żeby również się przyjrzeć, czy tam podobnych niezdrowych zachowań nie ma. Co jeszcze mnie zaniepokoiło? Otóż pojawiły się fotografie, gdzie chłopcy byli przebrani w sukienki, gdzie mieli makijaż,
gdzie byli ubrani tak w ogóle w jakieś tam stroje dziewczynek. Zobaczcie, jak to jest. I oczywiście tam panowie z tyłu sobie rozwaleni sobie siedzieli. Jak to jest, że z jednej strony dziewczynki są obłapywane, są obcałowywane, wysyłane są im zdjęcia swoich organów, dorosłych facetów, a z drugiej strony chłopcy latają sobie w sukienkach. O co tam chodzi? To chyba nie jest szkoła językowa. Czy to jest oficjalny program Euroweek na całym świecie? Czy to jest jakaś tutaj samowolka w Polsce? Jest testowany jakiś program na Euroweek 2020-2021? Czy coś tutaj akurat u nas nie pykło w polskiej edycji? Bardzo ciekawy wpis. Ja w ogóle śledziłem tutaj wszystkie komentarze, które się pojawiają. Nawet wdałem się w dłuższą dyskusję, o której za chwilkę opowiem, ale bardzo ciekawy wpis, dający do myślenia. Otóż osoba, która uczestniczyła w tym kursie, bo pojawiają się takie bardzo infantylne komentarze, że a co wy możecie wiedzieć, wy tam nie byliście, ja tam byłem na dwóch, trzech edycjach, nic się takiego nie działo, więc jest spoko. Nie? Ktoś sobie, jakaś dziewczynka sobie była, no akurat nie wpadła w oko tutaj żadnemu z wolontariuszy, nie wysyłano jej zdjęcia organów rozrodczych, nikt tam nie latał z opuszczonymi spodniami, więc ona dochodzi do wniosku, że jeżeli takich scen nie było, to nigdzie indziej czegoś takiego nie było. To jest bardzo infantylne i no to też po prostu pokazuje, że no mamy do czynienia z dziećmi. Że dzieci są po prostu zmanipulowane. Otóż pewien chłopak napisał, że on był na starych edycjach Euroweeku. On jest chyba Tatarem i mówi, że on był wtedy jedyną taką osobą troszkę o ciemniejszym kolorze skóry i on zauważył, że ten Euroweek ewoluuje tak samo jak ewoluuje Unia Europejska, bo też musimy wiedzieć, że kiedy wstępowaliśmy do Unii, chociażby kiedy pan Kaczyński pozbawia nas suwerenności 13 grudnia 2007 roku, to nie było takich chocków klocków, nic o tym nie było wiadomo. To wszystko ewoluuje, to wszystko się napędza i te Euroweeki prawdopodobnie one też ewoluują. Także kiedyś czegoś takiego nie było, ten chłopak był jedyny, a no teraz widzimy, no tutaj wolontariusze, no to chyba wszyscy faceci byli ciemniejsi, ewentualnie po naszych zdjęciach widać, że przynajmniej są w większości. Nie widziałem jakichś zdjęć tutaj innych wolontariuszy, a przynajmniej jeżeli byli, powiedzmy tutaj, rdzenni Polacy czy Europejczycy, no to jednak nie było obcałowywania dziewczyn, tak? Czy tam przytulania chłopców, bo takie fotki też są. Teraz skoro tutaj jesteśmy cały czas przy tej indoktrynacji, co ma Euroweek na przykład do kultury indyjskiej, gdzie tam był jakiś pan, który uczył jogi, tam widzieliśmy tą powyginaną dziewczynę, jogini byli. Co ma jogin z Indii do Euroweeku? Czy nie lepiej by było tak, żeby te dzieci, żeby naprawdę poznać kulturę Afryki, żeby te obozy no, gdzieś tam właśnie na miejscu im organizować, bo wiecie, bo to jest tak, jak się pojedzie na przykład do Egiptu na wycieczkę i tam w dzielnicach po prostu taki, co można pokazać, oni sobie, ci turyści sobie chodzą i zwiedzają, ale prawdziwe poznanie tej kultury, tego miasta jest wtedy, kiedy wypuszcza się samemu, no i patrzysz po prostu, jak ci ludzie tam żyją. A no tutaj to jest takie wszystko wypreparowane i z drugiej strony, dlaczego Europejczycy mają się uczyć obcy kultur. Czy to nie jest tak, że silne państwo, ono emanuje swoją kulturą na kraje ościenne, na kraje słabsze i de facto wygrywa ten, który no, swoją kulturę tutaj powiedzmy jakoś na okoliczne kraje przeniesie i wtedy no, ci ludzie, którzy są pod wpływem kultury sąsiedniego państwa, powiedzmy, że są bardziej podatni na ich wpływy. To jest stara zasada, tak? Lewica z Unii Europejskiej, można powiedzieć, pozycjonuje nas jak tacy, nie chcę brzydko powiedzieć, ale powiedzmy dzicy ludzie w stosunku do europejskich konkwistadorów kilkaset lat temu, gdy chodzili, traktowali tych biednych ludzi jak zwierzęta,
No i powiedzmy, narzucali tę swoją kulturę. Jak oni to narzucali, no to tutaj nie będziemy oczywistych rzeczy mówić, to wszystko było naganne, to wszystko odbija się czkawką. Do teraz widzimy, tak, niektórzy ludzie mówią, że należy im się życie wygodne w Europie, ponieważ kilkaset lat temu ktoś tam dziadkowi krzywdę zrobił. Dlaczego jesteśmy pozycjonowani jako ludzie, którzy mają się poddawać wpływom innych kultur? Ja nie będę mówił, która kultura jest wyższa, która jest niższa. Traktujemy wszystko na równo, na równi, ale no nie możemy nie mieć uczucia, że lewica działa bardzo wybiórczo. Tak wybiórcze działanie jest z jednej strony niesmaczne, a z drugiej strony jest niepokojące. No jak będziemy egzystowali w takiej cywilizacji, gdzie prawda jest rzeczą względną? To jest wspaniały czas z jednego powodu, ponieważ teraz tutaj ksiądz Jankowski, ja tej sprawy nie interesuję, ja wiem, że pedofilia wśród kleru jest. Nie interesuje mnie to dlatego, że budzi się nagle jakiś chłopiec czy kobieta. To była sprawa 89-90 rok, budzi się w 2018 roku, praktycznie całą trzecią RP przespała, no bo na dobrą sprawę to my już tutaj suwerenności dużo nie mamy, teraz się budzi. Więc z tego powodu ja tutaj no, nie drążę tego tematu, ale zobaczcie, lewica jedzie na Jankowski. Dobrze, niech jedzie, jeżeli są rzeczywiście jakieś fakty oprócz wspominek po 30-40 latach, to jak najbardziej niech tam do ostatniej złotówy wycisną tych księży, ale o Euroweeku albo nie ma nic, albo jest bronienie tych ludzi, że jest rasizm. Jak to jest, że nikt nie wspomina o wieku tych ludzi? Każdy tylko mówi o tym, że jest rasizm, tak? Że jest pokazany facet, który całuje dziecko, który obściskuje dwie dziewczyny. Był taki filmik, gdzie wolontariusz sobie stoi na środku, obok się prężą dwie dziewczyny, koło niego sobie tańcują i w pewnym momencie on pokazuje, żeby tutaj go pocałować. Dziewczynki grzecznie go całują w policzki. Czy to jest oficjalne, czy dlaczego Euroweek nie zabiera głosu w stosunku do tych filmów? Dlaczego mówi, że to są jakieś prowokacje? Więc popatrzyłem sobie w kilku tytułach lewicowych, jak wygląda sprawa opisywania Euroweeku. Otóż u pana Tomasza Lisa jest jedno zdjęcie, gdzie jeden pan, zdjęcie grupowe, tam tych dzieci jest z 10, on po prostu stoi z tyłu, no może tam trzyma na wszystkich tam zdjęciach, gdzieś tam te rączki chodzą, ale powiedzmy, że gdzieś tam zdjęcie grupowe trzyma gdzieś tam na ramionach dwóch dzieci w rządku, takie zdjęcie klasowe i on tam sobie z tyłu stoi. Chociaż na zdjęciu klasowym pani zawsze stoi z boku, pani jakoś na dzieciach się nie wiesza. Więc jest jedno zdjęcie. Nie ma mowy tutaj nic o tej dziewczynce, która, no, której tutaj wysyłano różne propozycje, zachwalano swój towar. No i generalnie jest rasizm. Także jak to jest? Jest oczywiście podawana oficjalna linia Euroweeku i no nie ma nic ani chłopca w sukienkach, tylko to, że po prostu osoby są z innego kręgu kulturowego i dlatego tutaj ludzie na nich ruszyli. Widziałem też wpis, on już został skasowany. Akurat w momencie, kiedy na niego odpisywałem, został skasowany, bo jeszcze wszedłem na niego, ale kiedy już zatwierdzałem odpowiedź, to już nie mogłem, odświeżyłem, taka strona nie istnieje. Nie taka rubryka, nie ma takiej tabeli. Pan z Onetu, niemieckie medium, polskojęzyczne, cenię, chwalę wszystkie procesy polskim dziennikarzom albo osobom aspirującym do dziennikarstwa, będę śledził i śledzę. Powiedział, że serce rośnie. Powiedział, że serce rośnie, co tam się ludzie czepiają, więc nie wie, co się dzieje ludzi w głowach. Dziewczynka mówi, że zostały wysyłane zdjęcia narządów. A on mówi, że co się ciskacie, tak? Że co, że nie ma polskich sebiksów i z drugiej, pod innym jakimś tam rozmową, że serce rośnie. Czyli zobaczcie, na dobrą sprawę to są również komentarze nazistowskie swoją drogą. Rasistowskie. Nie mówię teraz tutaj o panu, tylko generalnie, bo bardzo dużo jest tego typu głosów, że wszyscy się czepiają dlatego, że to są chłopaki z innych kultur. A lewica nie podnosi w ogóle tematu, że to są dorosłe chłopy. Gdzie ja, pan Matecki,
zaznaczyliśmy to, bo wiedzieliśmy, że będą tego typu ataki, że chodzi nam tylko o to, że to są dorosłe chłopy. Więc to był Onet, pana Lisa powiedziałem. W wirtualnej Polsce też był pan, no pan właśnie jakiś tam, nie wiem, czy arabista, pan, który robi studia w Tel Awiwie. No wiadomo, że Izrael jest, można powiedzieć, stolicą tolerancji i on również nie widział w tym nic złego i również nie odniósł się do faktów, o których mówię teraz, które były już znane wczoraj wieczorem. Artykuł powstał jakoś dzisiaj. Więc wybiórczość poraża i no źle to rokuje na przyszłość, kiedy ludzie będą chcieli w przestrzeni publicznej dochodzić swoich praw i będą widzieli tą barierę, tą niemoc, kiedy strona, no można powiedzieć ta strona, nazwijmy ją komunistyczną, chociaż wiadomo, że Unia się nie przekształci w czysty komunizm, to będzie jakiś nowy twór. Myślę, że komunizm pomieszany z feudalizmem, no taką nowoczesną formą feudalizmu, no gdzie tutaj powiedzmy tymi podmiotami dominującymi będą korporacje, a państwa narodowe no, będą istniały powiedzmy teoretycznie. Tak jak mówiłem przed chwilą, rozmawiałem w komentarzach, wdałem się w dłuższą rozmowę w komentarzach pod filmem z dwoma dziewczynami. Można powiedzieć tak, atakowałem je symultanicznie, chociaż potraktujmy to jako rozmowę oczywiście. Co mnie poraziło? Otóż pierwszy zarzut, ja teraz nie wiem, która to mówiła, powiedzmy, że wszystko to jako jedno zrobimy, chociaż skończyło się to podobnie, nie warto ze mną rozmawiać. Cały mój tekst był rasistowski. Poprosiłem tą dziewczynę, żeby mi powiedziała, która minuta, która sekunda były jakieś rasistowskie hasła, no to się odniosę do tego. Tak? Może ktoś źle zrozumiał, może rzeczywiście mnie podniosło, bo rzeczywiście, no, kiedy widzę dorosłego faceta obłapiającego dzieci, sam mam dzieci troszkę młodsze, no to mogę mi ponieść nerwy, mogę rzeczywiście coś za dużo powiedzieć. Dostałem odpowiedź, że cały tekst, cały tam 26 minut, tam 13 sekund, czy ile to tam było, wszystko było rasistowskie. No to już mówię, no to rzeczywiście będzie rozmowa bardzo emocjonalna, nie będzie argumentów, ale mimo wszystko ją będę kontynuował i będę też, gdzie nie robię tego, jednak w komentarzach jakieś linki wysyłał, żeby ta dziewczyna też wiedziała, o czym mówię, tak, że ja sobie po prostu tutaj niczego nie wymyślam. I był zarzut, że nazywam osobę śniadą, że to jest nacechowane negatywnie. A z drugiej strony powiedzcie mi, czy osoba blada, czy wyraz blady jest nacechowany negatywnie, bo to jest odwrotność tego. O co tutaj chodzi? Tak niestety jest. Nazwanie kogoś czarnym jest negatywnie postrzegane, ale jeżeli ktoś mówi biały, to już nie jest negatywnie postrzegane. Tak jesteśmy wytresowani. Spytałem się więc, aha, w ogóle, wiecie, ja też sobie zdaję sprawę z tego, dlatego też mówię, że to są ludzie z obcych kultur, że ludzie spoza Europy, prawda, tak? Wszystkie, tak? Każdy może być spoza Europy, tak? Amerykanin, Eskimos, tak? Osoba każdego koloru skóry na dobrą sprawę może być spoza Europy. To również się nie podobało tym dziewczynom, więc spytałem się, a bo ja w ogóle z Wikipedii, bo zacząłem szukać, bo mówię, no może coś tutaj się zmieniło, może śniady rzeczywiście teraz jest jakimś wulgaryzmem. Patrzę, jest w PWN-ie, jest w Wikipedii, nie ma żadnego nacechowania negatywnego. Więc spytałem się, no jak mam mówić, tak? Tutaj, wiecie, chcę trafiać do ludzi z lewej strony, wiecie o tym, bo to nie jest sztuka tutaj się w naszym piekiełku cementować, to chcę używać języka, no albo przynajmniej poznać ten język, jaki tam działa w tej oświeconej części Polski. Nie dostałem odpowiedzi, czyli wynika z tego to, że nie można mówić, tak? Że w sumie na Zachodzie coś takiego jest, nie podaje się już korzeni ani religii różnych sprawców tam ubogaceń. Na dobrą sprawę jedyne to, co możemy się dowiedzieć, bo krzyczą, że Bóg jest wielki. No, ewentualnie wtedy i tak to oni są bronieni, idą do szpitala, do czubków, że oni wcale tego nie chcieli powiedzieć, że to jest po prostu stres. Faktem jest, gdybym był osobą religijną, przyjechałbym z jednego końca świata i powiedzmy, że lewactwo byłoby nakręcone razy 10 do tego, co się dzieje teraz, no to każdemu by nerwy puściły. No ale oczywiście inne kręgi kulturowe, myślę, że w inny sposób bym rozładował swoją frustrację niż, no powiedzmy tutaj, te wypadki, o których słyszymy w mediach. Więc to był jeden zarzut. Zarzut kolejny, że no tutaj w sumie to poruszyłem, to że tam pan z Indii był tam joginem, miał certyfikat, że wszystko w porządku,
bo nie podobało się to, że mówiłem, no, że tutaj pan sobie stoi, patrzy, czy dziewczyny równo leżą. Taka fotka jest. Tylko co ten pan ma wspólnego z Euroweekiem? Tak? Pan jest joginem, pan ma certyfikat, akurat on niby ma kultura indyjska. Co to ma z Euroweekiem? Dlaczego nie jesteśmy piewcami tutaj tej naszej kultury? Jaka ona by nie była, widzimy jakie kultury są i jednak ludzie świadomi, kraje świadome promieniują tą swoją kulturę na innych i widzimy, że zdobywają wpływy, że to rzeczywiście ma przekład na realne wpływy. No i to z tymi dziewczynami, to generalnie jeszcze tam puściłem filmik, tamte dziewczynie pokazałem, na którym tam mówi, że wysyłano zabawianie się sobą w formie jakichś tutaj aktów przyjacielskich. Filmik zmanipulowany, wyjęty z kontekstu, niesprawdzone źródło. No więc wiecie, bez żadnego odniesienia się, od razu gdzieś tam jakieś nawiązania do kościoła, gdzie wiecie, że jestem krytykiem kościoła i no, wierchuszki na pewno i naprawdę same emocjonalne argumenty i na dobrą sprawę, kiedy bez jakiegoś samozaorania się nie było się w stanie nic sensownego pociągnąć, no to wtedy, że nie warto ze mną rozmawiać. Oczywiście ja się nie chwalę, nie cieszę się, że wygrałem jakąś tam szermierkę słowną z 20-latką, ale to pokazuje, jak ci nowi ludzie myślą, jak to wszystko już jest zaorane. I zastanawiam się właśnie, bo ten Euroweek to szkoła liderów. Okazuje się, że to zakładał pan, który też zakładał fundację Sorosa u nas tutaj w Polsce. Mniejsze o nazwisko, ale jest to dane zweryfikowane. Czyli też można powiedzieć osoba powiązana niejako z PiS-em, bo w końcu pan Gliński również jest wywód, w którym przyznaje się, że od samego początku współpracuje z fundacją Batorego. No i mając na uwadze, jakie tutaj skrzypce, powiedzmy tutaj w polityce społecznej gra pan Soros, to ci ludzie rzeczywiście, jeżeli będą chcieli iść do polityki, możliwe, że właśnie wyjazd na Euroweek będzie pewnego rodzaju paszportem. I ostatnią rzeczą, żeby nie przedłużać, bo informacji jest bardzo dużo, jeżeli coś pominąłem, to myślę, że w tym natłoku informacji z innych mediów to sobie po prostu wyszukacie to, czego nie powiedziałem. No chyba, że byliście na wykopie, bo wykop nie zdał egzaminu. Wykop, ktoś by powiedział, polskie medium, tutaj jesteśmy jeszcze ostoją wolności słowa, tam jako pierwsze to wyszło. Wykop to po prostu ocenzurował. Faktem jest, fotki nieletnich dzieci w takich jednak skandalicznych sytuacjach powinny zostać jakoś anonimizowane, jak to mówi Ator, ale sam fakt, że tak się sekuje tutaj ten ważny temat. Temat, który może świadczyć o pedofilii. Jeżeli ta dziewczyna mówiła prawdę, to znaczy, że były tam wątki pedofilskie, że na iluś tam turnusach była co najmniej jedna osoba, która była pedofilem i nie zweryfikowano tego. Podobno co najmniej kilku dziewczynom ten mężczyzna te fotki wysyłał. Oprócz tego też wam dam do tego linki. Są zamazane dane tutaj tych dziewczyn, ale są korespondencja między sobą. Także tutaj między sobą dziewczyny mówią, że tamci wolontariusze tam nagabywali je, tak? Ale wiecie, to było w takim kontekście, że one się cieszą z tego, tak? Że ona mówi, o, ten tam jakiś Ahmud, to mi się tam pytał, czy może do mnie przyjechać, a ja mu powiedziałem, że jestem chora. On mi pisał tam, że chciałby być moim doktorem, nie? I tutaj wiecie, tak między koleżankami. Tam było, że na przykład on tam pisze love you, tak? Tutaj wolontariusz dziecku pisze, że kocha. Też ktoś takiego wolontariusza z Niemiec namierzył. Facet, 30 par latko, 40. Również korespondencje tutaj z polskimi dziećmi z Euroweeku, więc bardzo źle to wygląda. Mam nadzieję, że służby tym razem staną na wysokości zadania, no bo jeżeli nie, to jeżeli to się skończy na takim medialnym szumie, a tak samo jak w zamku w Stobnicy niedługo będzie on oddawany i następny Euroweek się odbędzie, no to znaczy, że tutaj dobra zmiana może jest dobra, ale na pewno nie pod tym względem. I no, nie powinniśmy też
postrzegać te dobre zmiany jako konserwatystów, jako tradycjonalistów, tylko no powiedzmy jest to lep na starszych ludzi, którzy powiedzmy w różne niuanse tutaj nie są w stanie się wgłębiać i myślą, że wybierają stare wartości, konserwatywne wartości, wartości ponadczasowe. Bo to, co się dzieje w tej szkole, jeżeli chociaż połowa tego jest prawdą, to nie są żadne wartości. To jest upadlanie ludzi. Chłopcy w sukienkach, dziewczynki obmacywane, facet z opuszczonymi portkami, ganiający dziewczyny po sypialni. To są wartości europejskie. To ja dziękuję, to ja się wypisuję. Mam nadzieję, że wy też. Miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.